Dobry wieczór. Witam Państwa na spotkaniu poświęconym promocji książki pana Roberta Frosta Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej, organizowana przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN imienia Janusza Kurtyki. Ja się nazywam Tomasz Bochun i jestem redaktorem, jednym z redaktorów miesięcznika historycznego Mówią Wieki. Gościem naszego spotkania wieczoru jest pan profesor Robert Frost, historyk, wykładowca Uniwersytetu Aberdeen, absolwent polskich uniwersytetów w Krakowie i w Warszawie, związany z Polską dość mocno. Jeśli miałbym zacząć o książce pana profesora, chciałbym powiedzieć, jest to unikalna książka. To znaczy formuła tej książki i zawartość, to znaczy koncepcja odniesienia Unii Polsko-Litewskiej w krewie do przykładów europejskich, jest unikalnym zjawiskiem w polskiej historiografii. Nikt tego wcześniej nie zrobił. To znaczy książka wielowymiarowo pokazuje historię Polski, Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od późnego średniowiecza do Unii Lubelskiej. To jest pierwszy tom. Pierwszy tom tej książki. Czekam z uwagą na drugi tom, który będzie mówił o samej Unii realnej. Pierwsze pytanie, panie profesorze. I jak się narodziła idea tej książki? To znaczy, skąd się wziął pomysł i koncepcja pokazania w ten sposób związków Korony Polskiej z Wielkim Księstwem Litewskim? No, nigdy nie miałem zamiaru pisać tej książki, więc książka jest wypadkiem. Tylu lat temu, że już nie liczę, dostałem propozycję od wydawnictwa, od naczelnego redaktora, profesor Robert Evans, wybitny specjalista z historii Węgier, żebym pisał historię Polski do serii, jest taka seria, Oksfordzka historia Europy wczesno, Europy nowożytnej. Więc odmówiłem, bo mu powiedziałem, nie będę pisał historię Polski, bo oczywiście, owszem, było państwo polskie wtedy, było Królestwo Polskie, ale ja się interesuję Unią, bo była Rzeczpospolita. Więc Robert powiedział, no dobrze, niech pan pisze historię Unii Polsko-Litewskiej. Więc podpisałem umowę na książkę, jednotomowe. I miałem szczęście, dostałem stypendium na 3 lata, żeby tą książkę pisać. I zacząłem. I miałem zamiar napisać wstępny rozdział o stworzeniu tej Unii, żeby jako wstęp do historii Rzeczypospolitej obojga narodów. I im więcej czytałem u historyków, im mniej rozumiałem. Bo wszyscy pisali, nie wszyscy, ale większość, to znaczy historycy polscy, litewscy, Ukraińcy, Białorusini, pisali, że ta Unia nie była najlepszym pomysłem. Oczywiście Litwini, Białorusini,
Ukraińcy pisali, że no to katastrofa dla nich, dla ich narodów. I jak czytam historyków z Polski, to oczywiście pisze Oskar Halecki świetnie o stworzeniu tej Unii, ale inni historycy, Bobrzyński, Szkoła Krakowska, no oni piszą, kiepski pomysł, ta Unia. No i sobie, no proszę, się zastanawiałem, no jak ta Unia była tak tragiczna, dlaczego tak długo trwało? Bo po prostu trwało ponad 400 lat. No Unia nasza, Szkocji z Anglią, dopiero w 2013 roku no, miała przewagę. Myślałem, no, ta Unia strasznie długo trwała, więc dlaczego? Więc myślałem po prostu, jak, czy będę w stanie zrozumieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, jeżeli nie rozumiem, dlaczego została stworzona. Więc zacząłem pisać, żeby po prostu dla siebie wytłumaczyć, dlaczego ta Unia Lubelska została stworzona. I pisałem, i pisałem, i po dwóch latach pisałem do wydawnictwa. Proszę pana, miałem zamiar pisać, my liczymy słowami, nie znakami, więc pisałem, chciałem pisać 8 tysięcy, 10 tysięcy słów w tym rozdziale pierwszym. To jest mniej więcej 30-40 tysięcy znaków. Mówiłem, no, pisałem już 166 tysięcy słów i dotarłem do 1466 roku. Ale proszę bardzo, nic nie ma po angielsku o stworzeniu tej Unii i wydawnictwo wydało historię Irlandii w dwóch tomach i powiedziałem, wszyscy u nas na wyspach wiedzą, gdzie jest Irlandia i nieco o jej historii, ale u nas kto wie, kto zna cokolwiek o historii tej Unii, ale jest moim zdaniem systemem bardzo ciekawym, więc Oxford myślał o tym i powiedział, no w porządku. Więc mamy tą książkę wypadkowe. Jak państwo widzą i słyszą, profesor Frost mówi bardzo dobrze po polsku, więc można mu zadawać pytania, ale póki co. Panie profesorze, stawiał pan tezę w książce, że akt Unii Krewskiej, no podwójny akt w Krewie i w Wołkowysku, to było coś więcej niż Unia personalna. To znaczy akt różniący się od, według porównań, które pan w książce pokazuje, akt inny niż inne tego typu akty w Europie. Tego czasu i później. W czym różnica? Różnica polega na tym, że tu już w Polsce w czasie Unii Krewskiej, to znaczy nie była Unia Krewska, w czasie aktu krewskiego, Polska już w zasadzie była monarchią elekcyjną. Polacy wybrali, to znaczy elita oczywiście, wybrali Jadwigę jako królową Polski. Więc Unia personalna, takie unie były wszędzie w Europie wtedy, bo królowie no, szukali żonę z innych dynastii. Więc to był, no, prawie każde królestwo od czasu do czasu
miało unię personalną. Polska miała z Węgrami, ale bardzo krótko. Z Czechami, ale bardzo krótko. Dwa razy z Węgrami, ale bardzo krótko. 13 lat. I jak król umiera, nie ma Unii. Szkocja z Anglią miała unię personalną od 1603 roku przez wiek do 1707 roku. I na początku myślałem, to samo było między Polską a Litwą, bo była unia personalna, a potem była unia parlamentarna czy realna, jak pan powiedział. Ale ta Unia Brytyjska jest zupełnie inna, bo od początku była unia personalna, unia koron, jak mówimy po angielsku, the Union of the Crowns. Co się stało? W marcu, nie pamiętam dokładnej daty, ale chyba około 20 marca 1603 roku królowa Elżbieta zmarła. 8 godzin później Jakub VI, król Szkocji, został królem Anglii. To po prostu w Charing Cross, no jakiś tam herald powiedział: Jego królewski mość Jakub I, król Anglii. No jakiś tam facet musiał do Edynburga, to trwało 2 dni. Powiedział Jakubowi VI, jesteś król Anglii. 2 tygodnie później Jakub VI i I przeszedł granicę i wszyscy witają go. Proszę bardzo, nasz król. Tak nie było w Polsce, bo musi być elekcja, kogo chcemy za króla. Więc ten akt krewski nie był aktem między dynastiami, jak zwykle było w Europie wtedy. Podpisali no, taki traktat małżeński. Bo strony tego aktu krewskiego było dynastia Jagiellonów, to znaczy Jagiełło, czy Jogaila, jak wtedy był, z braćmi i z Witoldem. Była Elżbieta Bośniaczka, matka Jadwigi, ale była trzecia strona. Communitas Regni, to znaczy wspólnota Królestwa Polskiego. I to był w tym akcie, to była strona w tej. I od początku wtedy ta Unia była inna, bo Polacy, ta Communitas Regni, ta wspólnota Regnum, to oni myśleli, że to jest więcej niż czysta Unia personalna. Pan profesor tutaj przywołał przykład Unii, nieudanej Unii realnej z początku XVII wieku, angielsko-szkockiej. Panie profesorze, tam były oczywiście środowiska, które dążyły do tego. To znaczy po jednej i drugiej stronie była szlachta, arystokracja. Natomiast w czasie zawierania tak zwanego układu krewskiego i później Unii Krewskiej, po jednej stronie były tak zwani przedstawiciele narodu, jak pan to w książce nazywa, a po drugiej stronie kto był? To nie był równorzędny układ. Na to chciałem zwrócić uwagę. Akt krewski. Tak. Akt krewski nie był równorzędny, bo ze strony Litwy wystąpiła tylko dynastia Jagiełło, jak powiedziałem, z braćmi i z Witoldem. Ale drugi akt Unii w Chorodle
to już było inaczej. I w tym Witold miał dużo do, no, po prostu do stworzenia, dużo wkład miał w przedstawienie, w przygotowaniu tego aktu. I akt Horodło jest, Horodelski jest strasznie ciekawy, bo jest, bo nie ma niczego takiego w Europie ówczesnej. Bo to Witold, no oczywiście tradycyjnie historycy na Litwie piszą, że Witold był bohaterem niepodległej, suwerennej Litwy. Nie. To jest patrzeć, to, żeby to pisać, to jest, jest patrzenie naszymi oczami i stosowanie naszych kategorii, a nie ich. Bo ten, moim zdaniem, i zobaczcie, co myślą historycy w Polsce i na Litwie o tym, moim zdaniem Horodło było traktatem wspólnym Jagieły i Witolda. Dlaczego? Oczywiście Witold był za koncepcję Litwy, on był separatystą, ale w sensie, że Litwa musi być w tej Unii no, separatnym, to znaczy oddzielnym, oddzielną część tej Unii na podstawie równości. Co to znaczy? Jest od wieków wśród historyków, no dyskutuje, co to znaczy w akcie krewskim słowo applicare, bo akt krewski jest bardzo krótki. 500 słów, tyle. I tam się pisze, że Jagiełło obiecuje, że jego tam dominia litewskie i ruskie to będzie do królestwa, do, nie do królestwa polskiego, ale do korony regni polskiej, to jest co innego, to jest właśnie ta wspólnota powiedzmy obywatelów polskich. Applicare. Co to znaczy applicare? Pisałem książkę po angielsku i jak byłem rok temu w Krakowie na sesji naukowej, pan profesor Wacław Uruszczak, no on ma katedrę prawa, no historii prawa na Jagiellońce, no katedra Bobrzyńskiego w zasadzie. I on mi powiedział, on mi no, podarował taką malutką książeczkę i powiedział, no proszę pana, to dla pana, bo jak ja czytałem pana książkę, strasznie się zdenerwowałem, że my w Polsce tak długo dyskutujemy, co to jest, co to znaczy applicare. Więc zabrałem się do tego i znalazł odpowiedź, że applicare to jest słowo bardzo znane w prawie kanonicznym. Więc nie ma koncepcji Unii w prawie rzymskim, w prawie niemieckim, w prawie polskim. Nie było. Ale w prawie kanonicznym była taka koncepcja, bo Kościół cały czas złączył no, beneficje, złączył tam parafię. Na jakim zasadzie? Na zasadzie równości obydwu elementów. I to jest strasznie ważne, bo główny temat tej książki jest, że Polacy pisali, co to się, jaka jest ta Unia. Myśmy inkorporowali Wielkie Księstwo Litewskie do Polski.
I tak się pisze w pierwszej klauzulie akta Horodelskiego. In corpore vimus, in visceramus. Ale to, co to znaczy inkorporacja? Historycy zawsze myśleli, że to znaczy, że Litwa została częścią Polski. Ale tak nie było. Były różne formy inkorporacji. Inkorporacja pełna i to się stało po wojnie, jak jakiś tam kraj został pobity, zdobyty. Wtedy już nie miało prawa. Ale inkorporacja po łacinie minus plena, to znaczy, że Unia na takich zasadach, to znaczy, że ten kraj zachowywał swoje prawo do pewnego stopnia i można by było negocjować do jakiego stopnia, więc były różne formy, ale ta forma równości dwóch elementów, ta forma była najbardziej stosowana, to znaczy equae principaliter po łacinie, to znaczy byli równi. Więc od Horodła do Lublina Polacy i Litwini się skłócili strasznie o naturze tej Unii, jaka była. Inkorporacja, mówili większość Polaków. Wy jesteście inkorporowani do nas. Nie, mówili Litwini. I Horodło w traktacie horodelskim, gdzie ten traktat został podpisany? W Horodle. Horodło było od tego roku, od 1413, Horodło był zamkiem Witolda, więc tam Witold był gospodarzem, nie Jagiełło. Witold wymyślił słynną adaptację horodelską, kiedy 47 rodzinów szlacheckich na Litwie przyjął herby korony. Co to znaczyło? To znaczyło, że Witold chciał stworzyć Unię braterską między Polakami a Litwinami. Nie Unia państw w jedno państwo, ale Unia braterska tych dwóch ludów, narodów. I trochę będę mówił o tych koncepcjach później. Sam wybierał te wszystkie 47 rodzin. On chciał stworzyć na Litwie właśnie tą wspólnotę obywatelskie, żeby Litwini mogli stać na równości z Polakami. Więc walczyli, skłócili się strasznie o tym, od Horodła do Lublina. Litwini nie chcieli wyjść z tej Unii, być niepodległym państwem. Chcieli zostać w Unii, ale na zasadzie równości. I historycy piszą o Lublinie jak była wielką klęską dla Litwinów. Bo oczywiście stracili tam te województwa Podlasie, Wrocławskie, Kijowskie, Wołyńskie. Ale wygrali, bo jak patrzymy na tekst Unii Lubelskiej, tam jest napisane, że ta Unia już, i to słowo już jest bardzo ważne, już jest, stworzył jedną, nie państwo, jedną Rzeczpospolitą. Jest napisane po polsku, nie po łacinie. Jedna Rzeczpospolita, którzy się stworzy z dwóch narodów i dwóch państw. Więc Litwini dostali to, co walczyli
przez już półtora wieku równość w statusie z Polakami. I od tego czasu w zasadzie nie dużo mówili o formie Unii, bo to już było końcem tego wszystkiego. Trochę było, rozmawiali o trzecim statucie litewskim i tak dalej, ale w zasadzie Litwini wygrali. Applicari, equae principaliter, my jesteśmy równi. I to dla nich było bardzo ważne. Fascynujący wykład, panie profesorze. Chciałem zadać pytanie między Unią Krewską przez Unię Herodelską do Unii Lubelskiej. Jak to się kształtowało? To znaczy między Unią Jakuba Siwarta a Unią 1707 roku mamy 100 lat, wiek, 3 pokolenia. A między Unią Krewską a Lubelską mamy no 2 razy tyle. Jak przebiegł ten proces adaptacji, unifikacji państw? W Wielkiej Brytanii została unifikacja państw. I na tym polega różnica, bo w 1707 roku była Unia zupełnie inna od Unia Lubelska, bo w tej Unii już ta Unia stworzyła jedno państwo unitarne, państwo Wielkiej Brytanii. Więc to znaczy, że już nie było Królestwa Anglii czy Królestwa Szkocji. Akt Unii zniszczyło te królestwa, tylko było jedno zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii. Ale Lublin tak nie zrobił. Lublin stworzył jedną Rzeczpospolitą. I na tym polega różnica. Więc między Krewa i Lublinem, co się stało? Wracam do tego, że ta Unia była, że monarchia w Polsce była elekcyjna. Jagiełło nigdy był pewny, czy jakie ma prawa do tronu polskiego. Chce wywalczyć prawa dziedziczne do tronu polskiego. Jak Jadwiga umiera w 1399 roku, co się stało? Czy Jagiełło dalej jest królem Polski, czy nie jest? Więc Jagiełło, on był moim zdaniem bardzo dobrym polityką, to on powiedział, no dobrze, to ja już idę do Litwy i zobaczymy, co będzie. I Polacy mówią, my chcemy tą Unię, proszę bardzo, jesteś królem, ale nie wiadomo było, czy dziedzicznym królem był. Panie profesorze, nie pił alkoholu, zawsze pił wodę. Jagiełło. Proszę? Zawsze pił wodę. Nigdy nie spożywał alkoholu. Tak. Ale oczywiście Jagiełło nie miał wtedy synów. No, potem w czasie Herodła miał córkę. No co będzie? Jak Jagiełło już był starszym panem, jak Jagiełło umiera, kto będzie królem Polski? Moim zdaniem Witold siedzi na Litwie i myśli, był młodszy od Jagiełły, miał, no, Witold no, po prostu skonstruował swoje stronnictwo w Polsce. Nawet w latach 20., jak nagle
się urodzili no, Władysław i Kazimierz Jagiellończyk, synowie Jagieły, no, widocznie było, że najprawdopodobniej Jagieło no, umiera przed tym, że oni mają majorytet, jak się mówi po polsku. Tak. Więc kim będzie opiekun ich? Moim zdaniem najprawdopodobniej Witold. Jak Jagiełło zmarł, no przepraszam, jak Witold zmarł, ja pytam, co jest Unią? Kim, kto będzie wielkim księciem litewskim po Witoldzie? Jest klauzula w Horodle, gdzie się pisze, że po śmierci Witolda Litwini będą mieli prawo wybierać nowego wielkiego księcia litewskiego. Jagiełło jest najwyższym księciem litewskim, Dux Supremus po łacinie, i on ma prawa dziedziczne do tronu, ale po śmierci Witolda Jagiełło nie za bardzo chce, żeby był odrębny księcia, wielki książę litewski, bo był jeden tylko kandydat do tego tronu, Świdrygiełło. I Świdrygiełło był dosyć ciekawym postacią, ale Jagiełło wiedział, że nie był w stanie współpracować z Świdrygiełłą, jak on współpracował z Witoldem. Więc Jagiełło mówi, nie, ja chcę no, rządzić Litwę z Krakowa. I Litwini mówią, no czekajcie, bo my mamy prawo wybierać. Jest w traktacie horodelskim. Tak samo robili 10 lat później, jak Władysław III chce wysyłać no, młodszego brata Kazimierza do Wilna jako gubernator. Litwini mówią, no, czekajcie, my chcemy mieć wielkiego księcia. Musi być no, wybrany. I Polacy tam mówią, nie mamy instrukcji, nie. Więc Litwini wybierają według traktatu horodelskiego Kazimierza Jagiellończyka na wielkiego księcia. Od tego czasu Litwini zawsze to grali, że jak oni wybierają wielkiego księcia, co Polacy? Polacy mówią, my mamy prawo wybierać naszych królów, ale jak chcą, żeby Unia po prostu jeszcze była, muszą akceptować tego samego, którego Litwini wybrali. I no, Litwini grali ten system świetnie. Państwo, książka wielowątkowa, zaręczam, że napisana językiem przystępnym, ciekawa. To są nie tylko wątki prawne, analiza Unii Krewskiej w odniesieniu do aktów podobnych i tego rodzaju w Europie wcześniej i później. To jest tylko pierwszy tom. Będzie drugi, nie mniej ciekawy. Żeby nie zanudzać, oddaję Państwu głos. Kto chce zadać pytanie?
Ja się chciałam zapytać, bo tak jakoś dowiedziałam się, że właściwie Witold to wcale nie chciał razem współpracować z Jagiełłą, tylko on chciał być oddzielnym władcą bardzo dużego terytorium państwa i tylko, że on poniósł o jakąś ogromną klęskę. Nie wiem, czy to byli Tatarzy, czy inni. I po prostu dopiero to skłoniło go, że on zaczął być być jakimś współpracownikiem Jagiełły. A tak to on chciał osobno i nie wiem, czy to nie była jeszcze rywalizacja w ogóle. Także jakby pan profesor ten wątek poruszył. Tak, oczywiście. I to, co mówiłem o Horodle, to już sytuacja była inna. Na początku między kuzynami było bardzo trudno. Bo po krewie, jak Jagiełło został królem Polski, sytuacja jest taka. Jak będzie Jagiełło panować na Litwie? Kraków jest daleko, więc nie bardzo wiadomo było, jakim sposobem można by było, jak on mógł po prostu ogarnąć współpracy z elitą litewską, bo to był system bardzo personalny. Jak nie było wielkiego księcia tam w Wilnie, kto prowadzi ten system? Więc na początku było i Jagiełło miał kłopot, bo ten system był taki system złożony. Były różni tam książęta. Starsi bracia Jagiełły, tam każdy miał odrębne księstwo kijowskie tam i tak dalej, połocki. Jak to wszystko skoordynować? Oczywiście, chyba jako dzieci stosunki mieli dobre dosyć, tak piszą w kronikach, ale po śmierci Ogierda, strasznie się kłócili. Najprawdopodobniej ojciec Witolda został zabity chyba na rozkazie Jagiełły. Nie do końca jest jasna, ale... To może być mit. To może być mit, ale po prostu nie wiemy dokładnie. Witold oczywiście zbiegł do zakonu i stosunki z Jagiełłą były fatalne. Ale Witold wiedział, Witold podpisał traktat krewski. Wiedział z punktu widzenia Litwy, dlaczego ta Unia. Jak powiedziałem, książęta Gediminowiczowie, to wszyscy bracia Jagiełły, starsi, byli prawosławnymi. Rządzili tam księstwa na dzisiejszej Ukrainie czy Białorusi. Mówili po rusku. Jagiełło z młodszymi braćmi był ostatnim tam księciem pogańskim. Jaka będzie przyszłość? Zakon coraz bardziej, co rok walczy i dookoła dalej. Jak będzie? Litwa nie była w stanie sama przeciwstawiać zakonowi. Więc Unia była sposobem uratowania litewskości. Bo jak Jagiełło dostał propozycję
od Dmitrego Dońskiego. Dońskiego, żeby został prawosławnym. Matka Jagieły była prawosławna, ale Jagieło z Witoldem widzieli bardzo jasno, że jak to się staje, już nie będzie Litwy. Wszyscy będą mówić po rusku, elita i no, co będzie. Więc Unia była drogą do uratowania litewskości. Więc Witold został katolikiem, ale jak będzie w tym systemie? Co będzie jego rola? Walczy strasznie z Jagiełłem, ale Jagiełło dochodzi do wniosku, że z wszystkich bratów, to znaczy, że wszystkich tam braci, tak, konkurentów, Witold był najlepszym polityką. On był i co Jagiełło chciał dla Litwy? On chciał, żeby Litwa była mocna. I powoli, powoli, powoli dochodzi do współpracy z Witoldem. On pomaga Witoldowi. Właśnie Witold ma ambicje na wschodzie. Moskwie, przeciwko Tatarom. I przegra w bitwie. Pani ma rację. I od tego czasu... W 399, tak, klęska pod Worsklą. Pod Worsklą, tak. Wielka klęska, ale od tego czasu coraz bardziej Jagiełło z Witoldem myślą o, no, o problemie z zakonem. Polacy nie chcieli walczyć przeciwko zakonowi. No, mieli w zasadzie pokój z zakonem od czasów Kazimierza Wielkiego, ale powoli, powoli, powoli Jagiełło z Witoldem po prostu prowadzą sytuację do tego, że coraz bardziej Polacy chcą zaangażowanie w tą wojnę. Grunwald oczywiście od tego czasu, od czasu tej wojny, to znaczy od mniej więcej 1409 roku, współpracują dosyć blisko. Chorodło jest... Zaraz po Grunwaldzie. Zaraz po Grunwaldzie. I Jagiełło od tego czasu co rok jest w Litwie, rozmawia z Witoldem, polują razem i załatwiają wszystko. No jakaś strategia czy politykę. Od tego, ale na początku inaczej było. Pani ma rację. Proszę Państwa, w książce pojawia się wiele ciekawych terminów, które nie tyle pokazują stan wiedzy historiografii anglosaskiej na temat Rzeczypospolitej, historii Rzeczypospolitej, natomiast to są takie nowe terminy, które czy ja wiem, warto by było używać w języku polskim. Bitwa pod Chojnicami, rycerze amatorzy, już tak dla rozwinięcia i dla rycerze amatorzy, a nie lepiej posesjonaci, właściciele ziemscy. Mówię o bitwie pod Chojnicami, wojna 13-letnia, Kazimierz Jagiellończyk. A proszę. Tak, proszę, a proszę bardzo. Bo pan tu mówi o tym właściwie, co mieli na myśli Litwini, dlaczego Litwini przystąpili do tej Unii, prawda? Ale pomija sprawę, którą powinniśmy znać, ale pewnie nie znamy dokładnie, dlaczego Polacy dążyli do tego, prawda? Pierwsze. Drugie,
Drugie, ja tylko rzucę pewne myśli. Zacznę może od końca tego okresu. Od końca tego okresu. Przypomniał pan profesor o traktacie w Horodle, że był podpisany po bitwie pod Grunwaldem. A bitwa pod Grunwaldem, to jak wiemy, u nas się dyskutuje, czy była wykorzystana, czy nie wykorzystana i dlaczego nie była wykorzystana, dlaczego nie zniszczyliśmy, nie obcięliśmy łba Krzyżakom, powiedzmy, dlaczego nie zdobyliśmy Grunwaldu. I tu się mówi o tym właśnie, o polityce Witolda, który do tego nie dopuścił, bo pilnował interesów litewskich, a no, przynajmniej tak się mówi. Przepraszam, ja nie jestem historykiem, ja jestem Polakiem, który chce to zrozumieć, prawda? Więc czy w związku z tym Horodło, sam pan profesor mówi, że Horodło było, podkreślało równość Litwinów z Polakami, więc tutaj na Horodło musiała mieć pewien wpływ bitwa pod Grunwaldem i to, co się stało po bitwie i te rozmowy, dlaczegośmy wroga nie zniszczyli. Ale to tylko na zakończenie. Ale jeszcze mnie interesuje problem, który dla mnie jest problemem od dawna istotnym. Po pierwsze, co się działo przed tą Unią? Kim byli dla Polaków Litwini? Mówi się, że Litwini, podobnie jak Jaćwingowie, napadali na tereny polskie, to raz, między innymi, to raz. Druga sprawa, skąd się wzięła potęga Litwinów? Jaka była, przecież demograficznie można porównać teraz potencjał ludnościowy Polski i Litwy, to jest różnica znaczna, prawda? I pewnie była znaczna, jeśli się bierze pod uwagę tylko ludzi mówiących językiem litewskim, powiedzmy, należącym do języków pruskich i tak dalej, podobnych, pruskich jadźwingów i tak dalej. Więc siła Litwy to byli ludzie właściwie, którzy mówili dialektem ruskim, powiedzmy, zbliżonym bardzo do polskiego, można się było łatwiej porozumieć z Polakami dla tamtych niż z nami. Więc drugie pytanie może by przypomnieć też, skąd się wzięła siła militarna Litwinów. W jaki sposób Litwini zagarnęli ziemie ruskie. Oczywiście mówi się o tym, że przedtem były te ziemie spustoszone przez Tatarów. Raz, walczyli różni bracia ruscy, książęta ruscy między sobą wzajemnie, ale w jaki sposób dokonała się tak wielka ekspansja terytorialna, przynajmniej Litwinów na te tereny i dlaczego Polacy chcieli, przecież z jednej strony wrogiem byli krzyżacy, Polacy zaczęli to sobie uświadamiać, ale z drugiej strony wrogiem potężniejszym krzyżacy byli dla Litwinów, więc jakie korzyści, no i stąd pan profesor powiedział, że Polacy, historiografia polska często mówiła, że wrobiliśmy się w te ludy na niższym poziomie cywilizacyjnym, jakby nie było w danym okresie, nie obrażając nikogo, to nie jest rasizm, tylko stwierdzenie faktu, więc to tylko prosiłbym o poruszenie tych problemów, jak silni byli militarnie, słabi uzbrojeni, ale silni militarnie, jak zdobyli tak potężne terytoria, jak się kształtowały te relacje między ludem litewskim a ludem ruskim. Dziękuję. No ile mamy czasu? Tam są różne pytania. No to zaczynam od pytania, dlaczego Polacy chcieli mieć Unię, bo to jest istotne pytanie, bardzo ciekawe i no, ważne pytanie. Po pierwsze, Polacy musieli mieć króla, mieli królowe, ale dlaczego wybrali Jadwigę? Bo Ludwik Węgierski chciał, żeby inna córka została królową Polski, to znaczy Maria. Maria, narzeczonym Marii był Zygmunt Luksemburski. Polacy nie chcieli mieć króla Niemca czy Burgundzkiego, bo ze wschodu. To była kwestia kultura. Oczywiście no, Polacy od tego czasu trochę bali, no,
kultury niemieckiej, żeby Polska została częścią imperium czy pod władzą niemiecką. Nie chcieli. Jagiełło dla nich to był poganin. Jak pan mówił, kultura niska. Litwini wiedzieli o tym. Chcieli mieć no, tą kulturę militarną, wojskową, wyższą z Polski, żeby przeciwko zakonowi walczyć. Ale no, ciągle były... No, Polacy na wschodnich granicach mieli kłopoty z Litwinami, bo ciągle byli tam no, po prostu rajdy tam. Nie tak obrotnie. Tak, więc... Ale tam na wschodzie sytuacja była bardzo ciekawa. Dlaczego Litwa tak szybko wzrosła? Po prostu niedrogiem militarnym. To była ekspansja dynastyczna. Dynastia Gediminowiczów po prostu zostali książątami tymi księstw ruskich, mniej więcej po drodze pokojowym. No, no jakie inne były pytania, że oczywiście technologia wojskowa. O, dlaczego po prostu ta historia o Witoldzie po Grunwaldzie? No to mamy przynajmniej z Długosza. Długosz pisze, że dlaczego nie Polacy nie wykorzystywali no, zwycięstwa świetnego pod Grunwaldem. Ale bitwa grunwaldzka była bardzo długa i wymagająca. Godzinami walczyli. Wojsko polskie, polsko-litewskie było po prostu zmęczeni byli. Od Grunwalda do Malborga. Malborg był silnym fortecą i Polacy mieli wojsko do bitwy, a nie do obłężenia. Nie, więc nie byli w stanie wszystkie te zamki zakonu zdobyć po Grunwaldzie. I oczywiście armia po wielkim zwycięstwie wtedy, no dobrze, zwyciężyliśmy, wracamy do domu. Przykładem tego jest bitwa pod Koronowem, tak. Gdzie sobie walczyli, później rozchodzili się, biwakowali i z powrotem walczyli. Po prostu, ale Długosz patrzył na to oczami no, Oleśnickiego, który nie za bardzo lubił Jagiełły. Długosz też nie lubił Jagiełły. On uważał, że Litwini są barbarzyńcami niskiej kultury. Szanował Witolda. No, dosyć no, pozytywnie pisze Długosz o Witoldzie, co jest ciekawe. Ale Jagiełło raczej nie. Dodam tylko, że rozrost Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV-XV wieku nie polegał tylko na podbojach. Tak. To było hołdowanie poszczególnych władztw księstw. Tak samo jak i Litwa rozwinęła się o księstwa tak zwane wierchowskie, które były oddalone od Moskwy o 100 kilometrów. To znaczy najdalsza granica, de facto, najdalsza granica Wielkiego Księstwa Litewskiego przebiegała 100 km od Moskwy na przełomie XV-XVI wieku. Inna sprawa, że elity wileńskie, znaczy może władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego nie dbali o kniaziów schołdowanych i dlatego księstwa te pograniczne odpadały stopniowo od Wielkiego Księstwa. Potrzebna była interwencja korony polskiej. Stąd mamy bitwę pod Orszą i wojny, dalsze wojny
w wieku XVI, kończąc na smucie. I na wschodzie były wielkie możliwości dla Litwinów, dla Rusinów i dla Polaków. No już ta potęga mongolska, tatarska kruszyło się, więc były możliwości. No po no tych wielkich latach Tatarów, no te wszystkie terytorie były słabo ludzione, więc były możliwości do ekspansji na wschód. To nie w sensie imperium, kolonizacja, tak dalej, tylko Litwini, no szlachta, magnaci, możnowładztwo na Litwie, no potrzebowali ludzi. I lepiej tam na wschodzie niż w zachodzie, gdzie Niemcy byli silni. I Unia, no wielkim sukcesem Unii nie tyle było Grunwald, ale zwycięstwo na Soborze w Konstancji po Grunwaldzie, bo Polacy byli w stanie powiedzieć Kościołowi, no widzicie, zobaczcie, myśmy drogą pokojową wprowadziliśmy no, katolicyzm na Litwie. Zakon walczy latami. O pobiciu. Tak, o pobiciu Litwy i im się i nie mieli sukcesu w tym. Nasza droga jest lepsza. I no wygrali tam w Konstancji mniej więcej na tym punkcie. Więc nagle została ta wielka Unia, potężna Unia w Europie Środkowej, Wschodniej. I to było bardzo ważne dla Polaków i dla Litwinów. Możliwości były ogromne. I to widocznie było w połowie XV wieku, bo była druga Unia. Unia Prus z Królestwem Polski. Ta droga była bardzo dobra, bo po Grunwaldzie szlachta, elita w Prusach no, buntowali coraz bardziej przeciwko zakonowi i widzieli no, w tym modelu Unii uratowania, więc podpisali traktat Unii z Królestwem Polskim w 1954 roku. I oczywiście musieli nowy traktat podpisać w 1966 roku, jak no, zakon dobrze się bronił i była ta podział Prus między Prusami królewskimi a książącymi. Ale to był wielki sukces Unii, bo ten model już pokazał, że są inne sposoby niż wojna, żeby państwo mógł rosnąć. Nie mam nic do dodania. Zgadzam się całkowicie. To znaczy teza książki pana profesora jest następująca. Unia polsko-litewska nie była żadną inkorporacją, żadnym przymusem. Był to partnerski związek dwóch równorzędnych podmiotów. Ja się chciałam jeszcze zapytać, jak to było w tym czasie, mianowicie ten zakon, czy już całkowicie wyrżnął Prusów,
poruszył, bo przecież po to on został tutaj sprowadzony i czy po prostu dalej przyszła kolej na Litwę, jak to było po prostu w czasie rozłożone, bo przecież cały ten naród Prusów został po prostu co do nogi wycięty i na przykład ja pamiętam, że tylko po nich zostało na przykład nazwa tego miasta na północnym wschodzie Gołdap, to jest z ich języka. Nie wiem, co tam jeszcze zostało po nich, ale czy to już nadeszła kolej na to, żeby zakon już z tymi pogańskimi Litwinami się rozprawił? Przyznam się szczerze, że nie jestem wybitnym specjalistą, jeśli chodzi o tych starych Prusów. Moja żona więcej wie o tych Prusach, ale kwestia jest otwarta. Kim był Prusem starym, a kim był Litwinem? Bo języki były podobne. I my dzisiaj myślimy w koncepcjach naszych o narodach, ale nie wiem, czy ci Litwini, którzy później mieszkali tam na Prusach, byli Litwinami, czy Prusami, czy co? Ja nie jestem ekspertem, więc nie chcę za dużo powiedzieć na ten temat, ale to jest kłopotliwe. Ale prawda jest, że po prostu podbicie Prus przez zakon odłożył drogę do chyba zniszczenia, czy nie wiem, jak najlepiej to powiedzieć, tego ludu pruskiego, ale nie chciałbym więcej na ten temat powiedzieć. Te ziemie po tych Prusach, tak. To chyba zajął zakon krzyżacki. Tak, 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 oczywiście. Bo przecież oni wycięli tych Prusów. Tak, tak, no tak, zgadzam się. Tak, tak. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Wycinali krzyżacy z Litwinami też wycinali na spółkę od Prusów. To był tak zwany lud na pograniczu, który był. Jeśli można odnieść się do tego pytania o Prusów, tak naprawdę ci krzyżacy ich tak strasznie nie wycinali, dlatego że podbój miał na celu między innymi zdobycie terytorium razem z ludźmi, więc dopóki trwała wojna, to ona była oczywiście niezwykle krwawa i brutalna, jak to w tamtym czasie bywało, a współcześnie również. Natomiast jak wojna się kończyła, to ci ludzie byli potrzebni do pracy na roli, płacenia podatków, co najwyżej byli przesiedlani z miejsca na miejsce, przy czym te tereny najbardziej pograniczne były właśnie wysiedlane, żeby stanowiło taką naturalną granicę trudną do przejścia dla potencjalnych sąsiadów. Więc z tym wycinaniem to taka trochę mitologia jest, którą przypięliśmy za Sienkiewiczem nieco, ale też ona jest dzisiaj już poważnie zweryfikowana przez rzetelne badania dotyczące osadnictwa na terenach pruskich, między innymi zmarłego kilka tygodni temu z przedwcześnie profesora Grzegorza Białyńskiego. Ja mam pytanie do pana profesora odnośnie książki. My się cieszymy, że ona wyszła, w języku polskim również. Na pewno tu towarzyszy jej duże zainteresowanie. A jakie zainteresowanie towarzyszy w Wielkiej Brytanii książką? Czy jest ta percepcja, rzeczywiście recepcja zauważalna, czy jest recenzowana? Prosiłbym o kilka słów na ten temat. Recepcja do tej pory była bardzo dobra, bo to jest, jak mi powiedział mój profesor w St. Andrews 40 lat temu, jak chciałem pierwszy raz do Polski, powiedział, czy pan chce pisać doktorat o Polsce, o historii Polski? Odpowiedziałem, chyba tak, nie wiedziałem. Wtedy chciałem pisać doktorat o historii Irlandii. I on powiedział, proszę pana,
My wszyscy wiemy, że w XVII wieku Polska była bardzo ważnym krajem, ale nic o niej nie wiemy, bo nie potrafimy czytać po polsku. I jak pan się zajmuje historią Polski, no pan chyba dostanie pracę, bo jak pan się zajmuje historią Irlandii, no tylu mamy historyków Irlandii, Wielkiej Brytanii, na wyspach, siedzą tam w Oxfordzie, w Cambridge, są bardzo inteligentni i po prostu chyba pan nie dostaje pracy. I miał rację, ale no chciałem pisać tą książkę, bo u nas historia wschodniej Europy jest napisana najczęściej przez historyków Rosji czy Niemiec. Więc oni czytają i piszą no, pod wpływem historiografii rosyjskiego i niemieckiego. Już dzisiaj historia w Niemczech o Europie Wschodniej jest no, bardzo dobra, można powiedzieć. W Rosji chyba nie tak dobrze piszą o historii tej cięższej Europy. Ale no, jak się zajmuje historią innego kraju, w pewnym sensie no, myślisz no, koncepcjami tej historiografii. Ja zostajesz patriotą Rosji, czy Niemiec, czy Polski. Więc ja chciałem pisać coś i powiedzieć, no ten system polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest bardzo ważny. Te dokumenty, Traktat Horodelski, Traktat Lubelski, to oni są bardzo radykalne rozwiązania problemów politycznych w Europie. No w połowie, i to już jest na terenie drugiego tomu, no w połowie XVI wieku Polacy z Litwinami, z Prusami stworzyli Rzeczpospolite renesansową na podstawie myśli politycznej renesansu. To był wielki eksperyment. Wszyscy mówili, tak nie można robić. Rzeczpospolita tylko i wyłącznie może być w mieście, bo wspólnota obywatelska musi być tak mała, że wszyscy wzajemnie się znają. Nie jest możliwe w wielkim kraju jak Polska, jak Unia Polsko-Litewska. Jean-Jacques Rousseau tak pisał w XVIII wieku. To nie jest możliwe. Ale Francuzi i Amerykanie stworzyli Rzeczpospolite w ich krajach ogromnych. Polacy z Litwinami to stworzyli Rzeczpospolite w połowie XVI wieku, jak wszyscy mówili, że to nie jest możliwe. Na koniec komentarz i pytanie do pana profesora. Kiedy na początku XVII wieku Jakub Seward planował Unię angielsko-szkocką, przeprowadził głębokie badania na temat przykładów, które mogą posłużyć za sposób połączenia Anglii i Szkocji. Jednym z głównych przykładów, nad którym się zastanawiał, agentów do Polski wysyłali, żeby badali polskie stosunki polityczne, była Unia Krewska i następstwo Unii Krewskiej do Unii Lubelskiej. Pytanie, panie profesorze, kiedy się ukaże drugi tom? No, oto jest pytanie. No, pisałem już 1/3, chyba, ale nie wiem. Jak pierwszy tom, ja nie wiem dokładnie, jak to się kończy. Mam nadzieję, że do września, mam wolny do września.
Mam nadzieję, że większość napisze do września, ale trudniejsze rozdziały, to znaczy te rozdziały tematyczne, gdzie koncepcje są trudne. Narracja jest prosta. Zygmunt III robił to i potem to i potem to. Ale jaka była ta Rzeczpospolita? Jak funkcjonowała? Czy nie funkcjonowała? Dlaczego się kończyła rozbiorami? Ale ja nie chcę za dużo o tym pisać, bo za wielu o końcu piszą historycy, moim zdaniem, tutaj. Jest taka teleologia negatywna, że to będzie źle. Wiemy, jak to się skończyło, więc system musiał być zły. I moim zdaniem do połowy przynajmniej XVII wieku Rzeczpospolita funkcjonowała jako system konsensualny dosyć dobrze. Panie profesorze, czy pan pracował nad tą książką tak jak uczony, tylko w bibliotece i powiedzmy w archiwum? Czy też sam temat skłonił pana do jakichś podróży terenowych po Polsce lub Litwie, lub może po obu naszych krajach? Tak, to pisałem, to jest synteza, więc nie pracowałem w archiwach. To jak jestem w archiwum, to pracuję o panowaniu Jana Kazimierza, bo to jest mój pierwszy temat. I kiedyś wracam do tego króla i do tej królowej, bo bardzo Janek Kazimierza i podpisałem umowę z Oxfordem, żeby pisać podwójną biografię Jana Kazimierza a i Ludwiki Marii, bo bardzo się interesuję tym małżeństwem. Ale pisałem oczywiście w bibliotekach, ale internet jest wspaniały, bo Polacy już bardzo dużo podali w internecie, więc wszystkie te źródła XIX-wieczne byłem w stanie siadać tam w swoim ulubionym krześle w Aberdeen i złapać z internetu. Bez internetu nigdy nie byłbym w stanie pisać tej książki. Ale podróżowanie to jest ciekawe pytanie, bo tak, to było ważne, bo książka się zaczyna w Krewie, bo byłem w Krewie i no, atmosfera tam, zamek jest ruiną, Krewo jest bardzo małą tam miejscowością. Ale atmosfera jest niesamowita, że tu to wszystko się zaczęło. Dzisiaj nic, ale wtedy, słuchaj, byłem w Mielniku, gdzie podpisali traktat unijny. Byłem w Horodle, strasznie ciekawe. Byłem w Lublinie, ale jeszcze nie byłem, byłem raz w Lublinie i dawno temu, przedtem, że pisałem tą książkę, więc chcę wracać do tego Lublina. Ale byłem w Dorpacie, w Tartu i tam, jak byłem w Tartu, myślałem, kiedyś Tartu było pod panowaniem Polski razem z Litwy. Bo to na Inflantach było bardzo ciekawe rozwiązanie, kondominium. No te są polityczne, wymysły polityczne, strasznie ciekawe. Ale żeby tam być i zobaczyć. I no,
w archiwum w Tartu, w Dorpacie są strasznie ciekawe dokumenty do historii tej Rzeczypospolitej. Bo kiedyś Inflanty były częścią Rzeczypospolitej, bo model był bardzo atrakcyjny. I często dostaję pytanie, czy to nie było imperium? I mówię, nie. To był system konsensualny. Nie było podboju. Negocjowaliście, rozmawialiście z sąsiadami. Ja wolę taki system. Jakieś pytanie jeszcze? Bomba, dziękuję. A, jest. To nie jestem pewien do końca, jak będzie. Planowałem na początku, żeby i nie chcę na trzecim rozbiorze, z trzecim rozbiorem się kończyć. Zawsze miałem zamiar doprowadzić historię do 1815 roku, to znaczy traktat wiedeński, czwarty rozbiór, bo inne granice niż, bo to było ostatnim podpisem pod rozbiorami. Nie było wszystko, nie było jasno do traktatu wiedeńskiego, że rozbiory będą trwały. Ale to koniec. Też, ale chyba nie mam miejsca. Chciałbym pisać rozdział na końcu pod tytułem Upiory. To znaczy Rzeczpospolita po Rzeczypospolitej. Bo różnica największa między uniami polsko-litewskimi a naszymi, to znaczy na wyspach, to jest, że Unia Brytyjska zawsze od początku była unią pragmatyczną. To znaczy, dlaczego? Bo w 1707 roku Anglicy bali, że Szkoci będą wybierali swojego króla. Nie było wizji wielkiej w tej Unii. Po co ta Unia? Nie wiadomo. I właśnie jak mieliśmy referendum 4 lata temu, ci, jak ja i przyznam się szczerze, głosowałem przeciwko niepodległości, bo ja wierzę w Unię, ale trudno było powiedzieć, dlaczego istnieje ta Unia. Jaka jest wielka idea za tą Unię? Ale Unia Polsko-Litewska przynajmniej od XV wieku miała tą wizję Unii braterskiej, Unii republikańskiej. I po rozbiorach ta wizja Unii jeszcze istniała tu, w pamięci elity przynajmniej. Nie wszystkich Polaków, ci, którzy nie byli obywatelami. Ale ta wizja republikańska jeszcze żyła u Kościuszki, u Mickiewicza, u powstańców, u Piłsudskiego. Ale już 100 lat temu niestety za późno. Dziękuję bardzo za spotkanie.